W weekend bez UFC krajowi promotorzy zadbali o fanów, organizując aż 5 gal w różnych zakątkach Polski. Przyjrzymy się bliżej przede wszystkim arenie Berserkerów w Szczecinie, szukając odpowiedzi na pytanie, czy jest łatwo pokonać dorosłego mężczyznę i czy gdyby Leszek Pawlęga sędziował pro wrestling, to też miałby tak bogatą kartotekę. Ponadto raport z Tarnowa Podgórnego, gdzie Michał Pietrzak zamknął wyjątkowej klasy weekend dla Ankosu MMA i porozmawiamy krótko o pozostałych wynikach z innych gal. Ten miniony weekend podsumuję w składzie. Ja nazywam się Tomasz Marciniak, a ze mną są człowiek, który robi więcej selfie niż blogerki modowe, Dominik Durniat. Cześć Dominik. Czołem. I powracając po długiej przerwie, w trakcie której podobno na suficie swojej sypialni namalował fresk, gdzie Michał Materla i Donald Cerrone odtwarzają scenę z Kaplicy Sykstyńskiej, Marcin Jabłoński. Cześć Marcin. Witajcie. Jak ten fresk? Co robiłeś w sypialni Marcina? Powiedziałem podobno. A, okay. Bo DJ jest wysokiej klasy malarzem. Pokojowym. Dobra, Arena Berserkerów. Numer 8 w Szczecinie, jak zwykle w tych rejonach, gdzie berserkerzy są najmocniejsi, aczkolwiek na tej gali nie poszło im szczególnie dobrze. W walce wieczoru Patryk Grudniewski w pierwszej rundzie pod koniec odklepuje Marcina Parchetę. Kimurą, no w zasadzie czy odklepuje, czy nie, przerwanie wzbudziło sporo kontrowersji. Ciężko było się dopatrzeć z pozycji komentatorskiej, co tam się właściwie działo. Oglądałem tę walkę jeszcze raz i też mam swoje przemyślenia na ten temat, ale najpierw oddam głos Wam, którzy widzieliście tylko te wydarzenia z zapisu telewizyjnego. Marcin, co sądzisz o tym przerwaniu, o reakcji sędziego i o ewentualnych pretensjach narożnika ze Szczecina? To znaczy, no tutaj myślę, że sędzia Michalak jest tak doświadczony, że wiedział, co robi. Jak wiemy, no Kimura to jest taka dźwignia, która przeciągnięta może naprawdę zrobić sporo szkody. Nie wiem, na ile tutaj wpływ na decyzję sędziego miało doświadczenie Parchety tutaj w sportach chwytanych. Chociaż Patryk Grudniewski no nie jest jakimś niesamowitym grapplerem, natomiast ta Kimura była dosyć mocno złapana i dźwignia była ciągnięta przez no, kilka dobrych sekund, więc nie było tutaj za bardzo możliwości wyswobodzenia się Marcina z tego uścisku, z tego chwytu. No i nie wiem, do czego by doprowadziło no, dalsze ciągnięcie tej dźwigni. No, ja tutaj się skłaniam do tego, aby powiedzieć, że no, to była słuszna decyzja. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale no, wiadomo, że nie jestem sędzią, ale chyba na miejscu Michalaka zrobiłbym to samo. Dominik, ja jak się to nie zgadzam. Ja się nie zgadzam. Znaczy, po pierwsze uważam, że to nie może być kwantyfikator żaden, że jakie jest doświadczenie zawodników, czy też niedoświadczenie, bo to jest walka zawodowa i o ile w amatorskich rozumiem, że można przerywać jakiekolwiek mocno dopięte techniki, tak w zawodowych, jeśli zawodnik nie klepie, nie krzyczy, nie widać na jego twarzy jakiegoś strasznego jęku, bólu, czy też wyrazu twarzy, który jasno mówi, że tam się coś niedobrego dzieje, to ja nie widzę powodu, dla którego sędzia miałby przerywać walkę, bo to zawodnik sam świadomie bierze na siebie ryzyko tego, że mu ta ręka pójdzie, tak? Mi się nie podobało. No, nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń pod tym względem, że nie jest mi jakoś bardzo źle z tym, że Piotr Michalak przerwał tę walkę, bo i tak sekundę później Parcheta klepał, no ale właśnie po pierwsze można było poczekać tę sekundę, bo było widać, że ta ręka jest tam gotowa do klepania, a po drugie no nie podobało mi się to bardziej to takie no dziwne jak na Piotra Michalaka, bo jest to bardzo doświadczony zawodnik, taki brak zdecydowania, ponieważ stał nad zawodnikami dobre kilka sekund i kilka razy było widać, że chce wkroczyć, po czym się odsuwa, znowu chce wkroczyć, znowu się odsuwa, to zresztą widać, że obaj zawodnicy też patrzą na sędziego nie do końca, zaraz po zakończeniu walki i też chwilę przed, nie do końca wiedzą, co się dzieje, bo sędzia wykonuje takie niezbyt skoordynowane ruchy i nie do końca wiadomo, czy on chce wkroczyć, czy chce przerwać, czy jest, nie wiem, koniec rundy, czy co się dzieje, także ja bym się do tego tutaj bardziej przyczepił. No ja tutaj absolutnie no, nie zgodzę się z tym, co mówisz, że no, chciał wkroczyć, nie chciał wkroczyć. No przyglądał się sytuacji, także no, myślę, że tym bardziej, że skoro był na miejscu, stał blisko całej sytuacji, widział, jak to wygląda, no samo to zawahanie, czy przerywać w takiej sytuacji, czy nie,
no jakby świadczy o tym, że to nie była prosta sytuacja i wiadomo, no... Ja nie uważam, że to była prosta sytuacja, ale uważam, że powinien poczekać na klepnięcie. No tak, natomiast no weźmy pod uwagę to, że liczy się zdrowie zawodnika. No myślę, że wiadomo, adrenalina bierze górę czasem, ale jeżeli miałoby dojść do sytuacji takiej, że Marcinowi coś z ręką by się stało, a wiemy, że no przeciągnięcie Kimury to jest po prostu złamanie. To no. Myślę, że po wszystkim raczej wolałby, żeby to sędzia Michalak przerwał. Także wiadomo, adrenalina samego zawodnika, narożnika oczywiście to jest kolega klubowy, tak? Ja wszystko rozumiem, natomiast no, będę tutaj sędziego Michalaka bronił w tej sytuacji. To też nie jest balacha, tak, która zależy od, jakby to powiedzieć, giętkości stawów, tak? Wielu zawodników, którym przetrzymywało takich, no nie, mi się nie wydaje, że to nie możesz w ogóle tak podchodzić do tego, czy to jest giętkość stawów, czy nie, no bo to każdy zawodnik inaczej znosi wszelkie dźwignie. Są zawodnicy, którzy mają lekko wygiętą kimurę i już muszą klepać, bo po prostu mają takie tak skonstruowane ciało, że to mocno na nich działa. A po drugie, no nie wiadomo, jak ta kimura była dopięta. No, ręka była bardzo mocno wygięta, ale czy to miało bardzo mocny nacisk na to ramię? Wiesz, to tylko kimura... Michał Parketa. Kimura... Michał Parketa znaczy. To była kimura, z której nie było możliwości wyjścia. No, tak jak widzieliśmy, jak Marcin leżał... Patryk siedział na jego głowie, no to była kimura a lata z walki Halmana z Trinaldo, tak? To ja myślę, trzeba było porozmawiać z Patrykiem Grudniewskim, tak? Ale czy on jakby specjalnie tą dźwignię, tą kimurę ciągnął w taki sposób, żeby pomału jakby ją przesuwać i w końcu poczuć klepanie, czy po prostu szarpał ją na siłę, tak? No, gdyby szarpnął to rzeczywiście na siłę, to nie wiem, czy by się to tak... No szarpał bardzo na siłę, robił to niesamowicie siłowo, ale no, tak samo można przywołać tutaj z drugiej strony, jak ty przywołujesz Trinaldo, no to tak samo może nie do końca taki typ kimury, no ale też bardzo mocno zapiętą, co było widać po zakończeniu walki. Mieliśmy na przykład w walce Mira z Minotauro i tam jednak sędzia pozwolił na to, że ta ręka poszła, no i to jakby był decyzja Minotauro, tak, że nie odklepał, no on wiedział też, że wyjdzie z tego. No come on, jest, tutaj się nie zgodzę z twoją pierwszą tezją, Dominik, że nie ma tu kwantyfikatora, czy jest to walka doświadczonych zawodników, czy nie, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy puszczeniem tego w przypadku Minotauro i w przypadku Marcina tak. Parchetę. No ja tak nie mam, ja uważam, że jak zawodnik wychodzi do zawodowej walki i podpisuje określone zasady, to rozumiem, że można wziąć to na przykład że to może być jeden z jakichś takich czynników, który mamy w głowie, ale nie sądzę, że możemy na przykład tak uważać, że skoro to jest mniej doświadczony zawodnik, to w takim razie przerywamy mocno dopiętą technikę, a gdyby miał na przykład 10 walk, no to wtedy mocno dopiętą technikę puszczamy. No to jest, jeśli zawodnik sam nie chce klepać, no to jest jego sprawa, tak? Znaczy, no nie, to nie jest tak, że nie wiem, że mam wielkie pretensje do Michalaka, uważam, że zrobił coś strasznego, tak jak powiedziałem, no sekundę później klepał, tak, Parcheta, tylko chodzi mi o to, że uważam, że nic by się złego nie stało, gdyby poczekał na to klepnięcie. Znaczy, no, że nawet nie sekundę później, tylko wręcz w tej samej, no, faktycznie tam jest już reakcja ze strony Piotra Michalaka i decyduje się wkroczyć, ale chyba nawet nie zdążył jeszcze dotknąć obydwu zawodników, kiedy Parcheta klepie. Ale tak jak zauważyłeś, Dominik, sędzia Michalak był bardzo blisko, wahał się z podjęciem tej decyzji, ale jeżeli widział, że ręka jest coraz bardziej przeciągnięta, no to podjął taką decyzję i myślę, słuszną, zadziałało tutaj jego doświadczenie i dla mnie to było bardzo dobre zachowanie. Ja uważam, że było dostateczne, ale okej. Okay. Ja szanuję twoje zdanie. Jak również ja twoje. I TJ-a. Jakie ty masz TJ zdanie w ogóle, powiedz? Za dużo się... Ja, jak tutaj imputują niektórzy słuchający, nie mam odwagi cywilnej, więc nie mam zdania w ogóle. A kto tak imputował? Wiesz, w sumie jako prowadzący tak powinno to wyglądać, nie? Ale... Nie, natomiast nie mam jakichś większych tutaj pretensji do tego przerwania, tak jak wtrąciłem chwilę temu. Uważam, że powinna tutaj być jakaś różnica ze względu na doświadczenie zawodników w zawodowych walkach. Nie jest tak, że każdy się godzi
na te same zasady i walczy na śmierć i życie. To nie jest organizacja Dawida Kostockiego jeszcze w tej chwili. No. I uważam, że ta decyzja jest do obrony. No nie wiem, czy to było po prostu zachowanie dżentelmena, sportsmena ze strony Marcina Parchety, czy po prostu wiedział, że tak czy inaczej ta walka by się ułamek sekundy później tak skończyła, że to on raczej nie protestował i stąd było to zamieszanie po walce. Ja myślałem, że być może było tam jakieś werbalne poddanie. Piotrek Michalak mówił mi, że widział... Nie chcę tutaj cytować go dokładnie, ale mówił, że no, widział, że taki mural już jest bardzo bolesny i stąd zdecydował się wkroczyć. Nie mam tutaj jakichś dużych pretensji. Przejdźmy do samego przebiegu walki. Skończyła się w parterze. Dużo się jej w ogóle działo w parterze. Patryk Grudniewski wykonał 3 udane sprowadzenia i walczył z górnej pozycji. Dominik, mówiłeś tydzień temu, że absolutnie coś takiego będzie zaskoczeniem. Więc jesteś zaskoczony? Tak mówiłem? Tak. To znaczy, jakoś bardzo nie byłem zaskoczony. Znaczy, w momencie, kiedy trafiła na ziemię, to jakoś mnie bardzo nie zaskakowało, że to Grudniewski przewracał, a nie Parcheta. Bo tak myślałem, że to będzie wyglądało, bo wydaje mi się, że Marcin Parcheta jest lepszym stójkowiczem, dlatego właśnie tak było, ale skoro mówiłem, że się będę zdziwił, no to się zdziwiłem w takim razie. Znaczy nie, no bardziej zdziwiło mnie to, że no nie chcieli. Znaczy, że panowie nie zrobili tu 3-rundowej właśnie walki w stójce, że takiej popisówki fajnej, tylko że ta walka skończyła się na ziemi, ale to, że Grudniewski akurat przewracał i że to on inicjował walkę na ziemi, to jakoś nie jest dla mnie zaskoczeniem. No, ja szczerze powiedziawszy, może też niekoniecznie jestem tym zaskoczony, chociaż no wiadomo, że wszyscy sobie ostrzyli tutaj zęby na fajerwerki w stójce. Ostatecznie zobaczyliśmy lekcję parteru w wykonaniu, o dziwo, Patryka Grudniewskiego. Marcin, jesteś zdziwiony, że tak łatwo przyszło zwycięstwo w parterze Grudniewskiemu. Fakt, jest znacznie bardziej doświadczonym zawodnikiem w MMA, ale no, te walki w parterze przegrywał. Nawet wystarczy sięgnąć do jego ostatniego pojedynku z Grzegorzem Szulakowskim, gdzie no, wyglądało to jak gdyby zupełnie odwrotnie. No tak, tylko pamiętajmy, że Marcin Parcheta to jest stójkowicz, to jest zawodnik Muay Thai głównie i tutaj no ile by nie trenował teraz tego parteru, no to nie da się tego tak szybko nadrobić. No pamiętajmy, że on też ma jakby swoje zajęcia, z tego co pamiętam, swój klub, jakąś oddzielną sekcję, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale no, nie da się jakby w rok zrobić 5 lat, tak, bo to są pewne zachowania, które już wchodzą w krew i być może jakoś łatwiej byłoby się może nie oswobodzić, ale nie doprowadzić do tej kimury, gdyby pewne ruchy były jakoś lepiej wyuczone. Wiadomo, że trenuję na co dzień w kosmicznym klubie, jeżeli chodzi o parter, jakim jest Berserkers Team, ale no, nie da się tego wszystkiego nadrobić w tak krótkim czasie. Natomiast no Patryk no może nie tutaj tłumaczył się, ale jakby opowiadał o walce, no to jest walka MMA, tak, i jest stójka, jest parter. Jeżeli przeciwnik jest gorszy, w której jest płaszczyzn, no to trzeba to wykorzystać. Gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie, ale czytałem, że zwycięzca tej walki będzie miał zagwarantowaną walkę na którejś z następnych rozpisek KSW i no tu rachunek był prosty, no nie trzeba, nie, tutaj Patryk nie mógł iść na żywioł tak i pójść na wymianę z takiej wysokiej klasy stójkowiczem, jakim jest Marcin, no i tutaj zrobił to mądrze. A no właśnie, a propos tej informacji o KSW, to jest, przepraszam, chciałem zapytać, czy to jest tak, że to jest potwierdzone, czy to jest tylko takie ho? No nie, myślę, że to był generalnie sens takiego, a nie innego zestawienia. Zresztą w ten weekend widzieliśmy sporo zawodników, nie tylko na arenie Berserkerów, w cudzysłowie wypożyczonych z KSW na lokalne gale. Taka sama sytuacja miała też miejsce w Ełku, gdzie walczył Mateusz Zawadzki. No to jest chyba rozwiązanie, żeby jakoś bardziej zagęścić
częstotliwość walk tych zawodników, ale też prowadzić jakiś proces eliminacji. Myślę, że znając Wojka tak dobrze, jak mam okazję, to on będzie zainteresowany zwycięzcą. Natomiast nie wiem, czy faktycznie były obietnice, na pewno na piśmie takich raczej nie było, że będzie gotowe miejsce na jakimś undercardzie. Nie, to słuchajcie, no na pewno w pewnym stopniu arena berserkerów jest jakimś tam malutkim takim zapleczem KSW. No tak, zresztą mamy to oficjalnie, tak? Kilka gal temu. Tak, także tutaj no to jest bardzo dobre posunięcie ze strony KSW, bo trzymając zawodników młodych, mniej doświadczonych na kontrakcie, nie puszczając ich na inne gale, no to byłoby bardzo źle dla ich kariery. A tak można powiedzieć, że mamy podział troszeczkę na pierwszą i drugą ligę KSW. I żeby do tej drugiej ligi się dostać i wywalczyć sobie miejsce na karcie, no to to toczą te pojedynki, tak? Także no, mi to się bardzo podoba i mamy okazję widzieć naprawdę pojedynki na wysokim poziomie dzięki temu. Mamy okazję widzieć totalne przebiegunowanie świata MMA, gdzie w UFC aktualnie dostają się wszyscy prawie, że i walczą na dolnych kartach o to, żeby wejść do głównego, że tak powiem, do mainstreamu UFC, a za to KSW robi przebieżkę na mniejszych galach i wybiera dopiero tych naprawdę dobrych. To jest coś pięknego. No tak, no wiesz, jakby KSW robiło 10 gal w roku, to też by to troszkę inaczej wyglądało. Natomiast to, jak ubrałeś to słowa, na pewno spodoba się Martinowi i Kawulowi. Marcin, powiedz jeszcze, bo tutaj chwaliłeś klasę Marcina Parchety w stójce. Czy byłeś zaskoczony, że on tak dużo kopał? No wiadomo, że to jest jeden z elementarnych składników Muay Thai, ale dwukrotnie prowadziło to do dosyć prostych obaleń no, ze strony Parchety. No tak, no to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jeden z elementarnych błędów stójkowiczów, którzy nie są jeszcze dobrze wyszkoleni w parterze. No bo mogą się nadzieć wtedy na wymiany, tak? No wtedy jakby najlepszą taktyką dla takiego zawodnika jak Marcin na walkę z Patrykiem byłoby to, żeby wciągał jakby Patryka w wymiany stójkowe i walczył z kontry. Natomiast jakieś szarże, czy to bokserskie, prawda, czy kopnięcia, no zawsze mogą zakończyć się kontrą w postaci obalenia i tego to na pewno Marcin chciał uniknąć. Dlatego ja czuję troszeczkę niedosyt z tego, że nie zobaczyliśmy tych wymian, bo tutaj Patryk się odgrażał, że on wcale nie czuje się gorszym stójkowiczem. Więc na pewno tego mi zabrakło. No a wiadomo, na pewno taktyka była inna. Taktyka taktyką, jak się wchodzi do klatki, to wszystko pada, więc jakby nie mam tutaj za dużych pretensji o to do Marcina, ale no powinno to wyglądać inaczej. Tak? Na pewno z tej porażki Marcin wyciągnie dużo i myślę, że dało się wyczuć jakąś taką może niesportową złość, bo nie był jakoś niezdrowo pobudzony, natomiast no wiedział chyba, że nie dał z siebie wszystkiego, nie wyglądało to tak, jak powinno i myślę, że w kolejnych walkach da z siebie więcej i myślę, że inaczej będzie to wyglądało, inaczej inne jego będzie podejście do tego. Myślę, że zmieni się podejście Kowacza Kalmana do walczenia? Myślę, że tak. To, no, patrząc na jego warunki fizyczne, jest to prawdziwy prospekt i no, wypadek. Prawdziwą ulicą. Wypadek przy pracy i następny przystanek to jest UFC, bez wątpienia. W drugiej walce wieczoru Maciej Różański bez problemu rozprawia się z ściągniętym w bardzo awaryjnym trybie Kalmanem Kowaczem z Węgier, 44-letnim zawodnikiem z ujemnym rekordem, ale trzeba pamiętać, że oryginalny przeciwnik Macieja Różańskiego, 30-paroletni Austriak z 50-procentowym rekordem, wycofał się z walki na kilka dni przed galą. Na szczęście znowu udało się kogoś znaleźć, więc Maciek mógł przynajmniej podreperować trochę swój budżet.
i nie stracić całego cyklu przygotowań. No natomiast no, o samej tej walce nie ma nic za dużo do powiedzenia. Chyba nawet Różeńskiemu było szkoda tego starszego mężczyzny z nad Dunaju, bo wydawało mi się, że ten ground and pound. No tak, wiecie, ja się zastanawiałem, tak, jeżeli tutaj rzeczywiście ze strony Areny Berserkerów tutaj mamy jakąś fajną wypłatę dla Maćka, no to czy nie powinno to wyglądać tak, że za zrobienie wagi powinni mu wypłacić kasę, jak to jest w UFC? Przede wszystkim myślę, że to nie jest ze strony Areny Berserkerów, to pamiętaj, że to jest gala w Szczecinie dla zawodnika ze Szczecina. Myślę, że tutaj przede wszystkim sponsorzy. No tak. I im raczej zależy, żeby zawodnik nie pokazał się tylko na ważeniu, ale również na gali. No tak, tylko że to już naprawdę szkoda mi Maćka i to jest takie irytujące. To jest, naprawdę sytuacja jest beznadziejna. No który to już raz wychodzi do jakiegoś ogórka, tak, i to zupełnie nie z jego winy. Ma pokaźny rekord, a naprawdę przez ostatni czas no, nie zmierzył się z kimś wymagającym, także no serce mi się kraje, jak myślę o tym. No, ma szansę odmienić to, chociaż pytanie, czy jego kolejny rywal jest faktycznie wymagający. Walczy z Alenem Amedowskim za 2 tygodnie. Nie, za trochę więcej niż 2 tygodnie. 12 grudnia jest walka na Venator FC2 w Rimini we Włoszech o prawo pretendenta do tytułu wagi średniej tej włoskiej organizacji. Nie do końca pasek do spodni, bo Luke Barnett będzie walczył o ten tytuł, więc szansa jest na jakieś w miarę poważnych rywali. No i mam nadzieję, że przynajmniej ten Macedończyk trenujący we Włoszech, skoro już walczył u siebie, to będzie miał presję jednak pokazania się przed własną publicznością. Aczkolwiek czy to jest wymagający przeciwnik, zobaczymy. Ma tylko wpisane 3 walki na Sherdogu, więc tak to na razie wygląda. Okej, kolejna walka, która wzbudziła dużo, dużo kontrowersji. Asłambek Arsamikow z Berkutu Arechion pokonuje Kamila Gniatka przez niejednogłośną decyzję. 2 sędziów widziało to 29-28 dla Arsamikowa, 1 sędzia 29-28 dla Gniatka. To dwójką byli Leszek Pawlenga i Grzegorz Stańczuk. Wojsław Rysiewski sędziował to dla Kamila Gniatka. Myślę, że dyskutując o punktacji, będziemy się raczej zgadzać co do rundy drugiej i rundy trzeciej. Sporną rundą jest runda pierwsza. Panowie, jak ją widzieliście? Dominik, zaczniemy od ciebie, bo długo milczałeś. Ja ją dałem na żywo Gniatkowi. Z tym, że trzeba pamiętać, że ja byłem w tym samym momencie na Tarnowo Podgórne Fight Night i jednocześnie była oglądałem... Przerwa? Nie, jednocześnie oglądałem... Znaczy była, ale to przed zaczęciem się tej gali. Była 40-minutowa przerwa ze względu na awarię oświetlenia, ale... Polska w ruinie. Kiedy oglądałem tę walkę, to naraz oglądałem tę walkę Tarnowo-Podgórną, znaczy tę walkę, która leciała akurat na Tarnowie Podgórnym, która się toczyła, oraz kręciłem wideoblog o Filipie Sadowskim, więc trudno mi było cokolwiek powiedzieć. Wydawało mi się, że po prostu Gniadek zrobił więcej. Jak obejrzałem drugi raz, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta runda może pójść na remis albo dla Gniatka dalej. Uważam, że jednak on zrobił więcej. Przede wszystkim on częściej trafiał, trochę niepotrzebnie, znaczy te nieprzygotowane chociażby próby obaleń i takie jakieś babole z jego strony potem mogły przeważać trochę ten obraz na korzyść Arsamikowa, ale myślę, że jednak większość tej rundy prowadził Gniadek i to on przede wszystkim zadawał celniejsze i mocniejsze ciosy. Marcin, twoja interpretacja? No tutaj ja się zgadzam z Dominikiem, bo nawet oczywiście punktowałem pierwszą rundę dla Kamila Gniadka, bo nawet Wojsław wypowiadał się, nie pamiętam czy na Twitterze, czy na forum, że kiedy runda jest tak bliska, to może pójść w obie strony. No tutaj jakby ja to widzę w taki sposób, że jeżeli Kamil Gniadek tej rundy nie wygrał, to może byłby remis, ale no ja tego remisu nie widziałem. Przede wszystkim Kamil wygrywał wymiany bokserskie. Był tym zawodnikiem, który był ustawiony bardziej ofensywnie. Wydaje mi się, że dążył do tego, żeby zakończyć walkę przed czasem, co też powinno być punktowane. Natomiast jakaś tam, co prawda, efektowna kontra na jego obalenie i przerzut
Arsamikowa, no to nie powinny być rzeczy, które jakoś na tak doświadczonym sędzią jakim jest Leszek Pawlęga, powinny tutaj zmieniać punktację, tak? No, moim zdaniem Kamil troszeczkę więcej dał z siebie, miał większą chęć do tego, żeby rozstrzygnąć tę walkę przed czasem. No, wiadomo, że jakby różnica w warunkach fizycznych, jeżeli chodzi o siłę, była na korzyść Arsamikowa. Tutaj, no może tak jak Dominik mówił, że te obalenia były źle przygotowane, no moim zdaniem klamry i tak dalej, no to było dobrze złapane, natomiast właśnie tutaj ta różnica w sile przeważyła na korzyść Arsamikowa, że nie dał się przewrócić. Już inaczej wyglądało to w kolejnych rundach, kiedy opadł sił, bo to nie jest zawodnik z żelazną kondycją. Dlatego no, tutaj muszę powiedzieć, że ta pierwsza runda, no, jestem zdziwiony i zasmucony tym, że poszła na konto Arsamikowa. Kamil zrobił w tej rundzie więcej, miał jakby więcej chęci do wymian, do walki, zaznaczył swoją przewagę. I jeżeli już miałbym jakby zdjąć odpowiedzialność z dwóch sędziów, to byłoby wtedy, gdyby dali remis. Natomiast jeżeli dali, to na korzyść Arsamikowa, uważam, że to nie jest decyzja sędziowska, która jest do przyjęcia. No, ja się też z wami zgodzę. Oglądając na żywo, miałem wrażenie, że tą rundę wygrał Gniadek. Oglądając powtórki dzisiaj przed nagraniem, utwierdziłem się w tym przekonaniu. Nie miałem niestety okazji nawet po gali porozmawiać, dlaczego tą rundę akurat Arsamikowi przyznali Pawlęga i Stańczuk. Byłem bardzo ciekawy usłyszeć, bo się nie znają, jak to argumentują. No, takie są głosy na forum. Będę powściągliwy w tych sądach, bo brakuje mi odwagi cywilnej. No, rozumiem. Nie, znaczy, słuchajcie, ja też tak nie uważam, ale takie komentarze dominują. Są dużo mniej powściągliwe od mojego. Oni się nie... Znaczy, ja powiem tak. Jeszcze dzisiaj też oglądając tą drugą rundę, znaczy pierwszą rundę, specjalnie próbowałem jak gdyby zwrócić uwagę na czynniki, dlaczego sędziowie mogliby punktować tak, a nie inaczej. I tak, przez pierwszą połowę rundy jakoś nieznaczną przewagę miał faktycznie Arsamikow, bo wsadzał tam dużo kopnięć Gniatkowi dopiero. Znaczy chodzi ci o to obrotowe takie na korpus, tak? Wszystko obrotowe. Tak, ale chyba też kilka low kicków. Tak. Z tego, no, aż tak wyraźnie tutaj nie dzieliłem obrotówek i klasycznych low kicków. Dopiero później Gniadek się rozkręcił w stójce i tam zadał serię dobrych ciosów, ale też wtedy zdarzyły mu się te nieudane próby obaleń i Arsamikow sam na bodajże 18 sekund, jeżeli dobrze pilnowałem czasu, przytrzymał rywala w parterze po obróceniu jednego z jego obaleń. Właśnie oglądam. No, na 18 sekund w parterze. Nie, 40 sekund przed końcem tak. Odwrócił obalenie i... Aha, i to 20... rozumiem, no tak. Nawet mnie... I dodatkowo nie jestem tego w 100% pewien, ale wydaje mi się, że sędziowie akurat na tej gali nie mieli monitorów. No a to jest w stanie dosyć poważnie utrudnić patrzenie na to, czy jakiś cios trafił, czy nie. No właśnie też teraz... Każdy powinien spróbować usiąść pod klatką. Najlepiej obejrzeć tą samą rundę z trzech różnych miejsc, no tak, tego się nie da zrobić. To jest to często, co mówi Ben Kartisz, tak, że w takich rundach właśnie, które są... Bardzo często idą w dwie strony. Tak na przykład było, nie wiem, nie pamiętam po walce chyba Kalindry Fari z Karoliną. To jest dla niego, on mówił, tak, że to jest dla niego taka typowa walka, która naprawdę, w zależności od tego, gdzie sędzia siedzi pod klatką, mimo że oni mają monitory, tak, to i tak w zależności od tego, z jakiego kąta się ogląda, to naprawdę można zupełnie inaczej ocenić tę rundę, no bo tutaj mieliśmy bardzo dużo takich ciosów, które albo na styk dochodziły, albo na styk nie dochodziły i po prostu sędzia mógł bardziej wyostrzyć się na ciosy jednego i drugiego zawodnika. A propos tych czynników, które mogły motywować sędziów do przyznania tych dwóch pierwszych rund dla tej pierwszej rundy dla Arsamikowa, ja się zastanawiam, czy na przykład rozmawiałeś może z zawodnikami na temat tego, czy nie było im zbyt ślisko w klatce? Bo właśnie nie. Przez te dwie minuty pierwsze chyba trzy razy Kamil Gniadek ląduje na ziemi i to na takiej zasadzie, że trzykrotnie po prostu ślizga się na jednej z reklam.
I to jest tak, że trafia na kilka sekund na ziemię i szybko wstaje, ale rzeczywiście to wygląda tak, jakby... Nie, myślę, że to bez przesady tego sądzę, że Grzesiek i Leszek nie liczyli jako obalenia, no. No nie, bo to jest na takiej zasadzie, na przykład po jednym low kicku, tak? Gniadek ląduje na ziemi i można uznać, że to jest jakiś tak mocniejszy cios, który obalił, a tu moim zdaniem widać ewidentnie, że po prostu ląduje po tym przewróceniu się. Potem Gniadek też próbuje obalić właśnie Arsamikowa i on odwraca to obalenie i Gniadek ląduje znów na plecach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu leci na jednej z reklam. Widać, jak mu nogi się rozjeżdżają i tylko dlatego spada. I zastanawiam się, czy na przykład to mogło wpłynąć na sędziów, że mogli uznać, że po prostu w tym momencie Arsamikow kontrolował walkę przez to, że potrafił przewrócić rywala, mimo że nie szedł dalej do parteru. No, ciekawe. Nie mam żadnych informacji na ten temat. No ale tak jak mówię, koniec końców uważam, że prawilną punktacją w tej rundzie było 10-9 dla Gniatka. Podniósł się też argument, że jeżeli rundę pierwszą punktować 10-9 dla Arsamikowa, jednak to runda trzecia powinna być zdecydowanie 10-8 dla Gniatka. No nie wiem, z tym nie, się nie, nie. jednak nie zgodzę. Nie, zdecydowanie za mało mocnych ciosów, takich naprawdę, które wyrządzają spore szkody. Nie mówię, że nie, są, myślę, stawiały zawodnika na krawędzi skończenia, ale za mało takich poważnych, mocnych ciosów ja ze też, strony. Ja też widziałem ten komentarz. Ja myślę, że tutaj po prostu chodziło użytkownikowi o przerysowanie tego, tak? Skoro tam to dają na korzyść Arsamikowa, no to tu 10-8. Myślę, że nikt w takich kategoriach na poważnie tego nie brał. No, ostatecznie my tutaj jesteśmy jednogłośni, że Kamil Gniadek powinien zwyciężyć, ale walka bliska na pewno nie wyszła mu tak dobrze, jak powinien. Wracał do wagi półśredniej po kilku pojedynkach w wadze lekkiej i szczerze powiedziawszy wyglądał znacznie żywiej niż w tym pojedynku z Mateuszem Zawadzkim. Dominik, jak się podobał występ Gniatka w tej wadze? Czy to jest dla niego odpowiednia kategoria? Tak, ja myślę, że to jest to kluczowa zmiana dla Kamila, bo no on walczył tej niższej kategorii też w momencie, kiedy no to jest młody chłopak, tak? Wiadomo, że po prostu nabiera teraz też masy mięśniowej, zmienia się jego organizm i widać było, że wyglądał dużo, dużo lepiej niż w tych poprzednich dwóch walkach. Naprawdę to zrobiło mu zdecydowanie na plus ta zmiana i powinien być 7-7 zdecydowanie. No też jest chłopak, który ma duże wahania wagi. Mhm. Myślę, że akurat dużo fighterów ze Szczecina współpracuje z Kubą Mauriczem. Nie wiem, czy jest wśród nich Kamil Gniadek, ale powinien być, bo jemu się zdarza trochę popłynąć między walkami. Nie, ale słuchajcie, no tutaj... Mauricz już nie ma terminów. Tutaj w przypadku Kamila, no to jest tak, że wiadomo, to jest młody zawodnik, ale czy kiedyś nabierze takiej masy mięśniowej, żeby po pierwsze zostać w tej wadze, a po drugie ewentualnie, nie wiem, konfrontować się z naszym polskim czubem, tak, w tej... No tak, mówisz, że to jest młody zawodnik, no ale Marcin Held jakoś udanie nabrał tej masy i w wieku, nie wiem, teraz ma ile, chyba 24, 3. Jeżeli się nie 3 lata, jest bardzo dobrze zbudowanym, lekkim. Ej, chciałem przypomnieć tylko, że mistrzem kategorii półśredniej w KSW jest Borys Mańkowski, który jest malutki, jak na kategorii 7-7, w sensie wzrostu. To prawda, teraz zobaczymy, myślę, wszyscy zgłupieją, jak zobaczą Borysa, bo naprawdę jest 1,5 razy większy niż w ostatniej walce. Jest naprawdę świetnie, świetnie wygląda, ale i tak dalej to jest zawodnik, który na 7-7 ani nie zbija dużo, ani nie wygląda na dużego zawodnika, tak? Więc myślę, że tutaj Kamil Gniadek nie ma... I to w sumie, no nie wiem, Rafał Moks, kolejny zawodnik 7-7, tak? To nie są zawodnicy, którzy są wielcy. Ale tak, no ale to oni są właśnie, oni są mali i przymasowani, natomiast Kamil jest wysoki i bardzo chudy. Myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby teraz domasował. No, zobaczymy, jak dalej się potoczą losy Kamila, w której wadze ostatecznie wygląda, czy będzie nadal zdało się zapasy z dobrymi zapaśnikami, bo to też dosyć kuriozalna decyzja. No, czekał do trzeciej rundy na udane obrócenie obalenia. Też udało mi się porozmawiać z Alfem, który miał dużo zastrzeżeń co do pracy zapaśniczej. Myślę, że Kaka mógł podpowiedzieć ten plan, żeby z dobrymi zapaśnikami próbować obalenie. Całkiem myślę słusznie. Alf w ogóle powinien
moim zdaniem trochę bardziej się udzielać w sprawach takich technicznych, jeżeli chodzi o submission grappling, bo zna się bardzo na rzecz i potrafi to dobrze przekazać. I ostatnia walka, o której warto szerzej powiedzieć na tej gali, Daniel Skibiński pokonuje Maćka Kałuszewskiego przez decyzję po bardzo emocjonującej pierwszej rundzie i kolejnych dwóch mniej emocjonujących. Kałuszewski zaskoczył Skibę pierwszym ciosem, zamroczył go, walczył później o odzyskanie równowagi Skiba i o obronienie obalenia, to ostatecznie mu się udało, nie musiał walczyć z pleców. I później plan Kałuszewskiego na walkę rozmywał się. Myślę, że zniknął, możemy nawet powiedzieć. Próby obaleń, próby jakiegoś, nawet nie obaleń, ściągnięcia do gardy bardziej. Na niczym się spełzały. Daniel Skibiński spokojnie kontrolował przebieg walki i pod koniec pierwszej rundy trafił piekielnie, można powiedzieć, mocnym ciosem Kałuszewskiego, posłał go na deski, rzucił się do niego, próbował dokończyć walkę. Sekundy kolejne mijały, kolejne uderzenia spadały i wreszcie Piotr Michalak wkroczył, przerwał walkę. Wydawało się, że Daniel Skibiński zwyciężył w pierwszej rundzie, ale słuszne pretensje tutaj ze strony narożnika berserkerów. Przerwanie nastąpiło, dzisiaj mierzyłem, odpalając stoper. Nie było akurat żadnych przerw w tej rundzie, więc to było proste. 7 sekund po upływie 5 minut. No to przerwanie się zdarzyło, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że knockdown był jeszcze przed upływem 5 minut. Ja nie oglądałem niestety jeszcze ani razu z głosem tej gali, to dlaczego aż tyle czasu minęło od do przerwania się, dlaczego 7 sekund? Bo nie zabrzmiała syrena. Aha, okej. Która już była jakaś uszkodzona na poprzednich galach, gdzie były problemy. Także drugą rundę zakończył już gong. Kuma. Tak, dokładnie było. Myślę, że słuszna decyzja składu sędziowskiego w kontynuowaniu walki. Pytanie, czy na pewno odbiła się dobrze na Maćku Kałuszewskim, który wszedł na zbyt głęboką wodę. Na pewno to jest ambitny chłopak i bardzo dobry grappler, ale z zawodnikiem dysponującym też wybitną obroną przed sprowadzeniami nie miał za bardzo pomysłów na walkę, poza właśnie tym czarowaniem i wciąganiem nieskutecznym do gardy. Marcinie, jak widziałeś ten pojedynek? No, dokładnie tak jak mówisz. No tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten pojedynek, to można powiedzieć, że Maciek Kałuszewski wykazał się trochę niezłomnym charakterem i serduchem, bo nie jeden po takim knockdownie tutaj już by sobie dał spokój, tak? Ale tutaj, tak jak Dominik zauważa, chłopaki ze Szczecina nie dają za wygraną. I tu dzięki właśnie temu, jak to u nich wygląda, ta walka dotrwała do decyzji. Natomiast co można o niej powiedzieć? No, o niej powiedzieć można tylko tyle, że obok walki, jednej polskiej walki, w której były dwa nokauty, mamy nokaut i decyzję, tak? I tak to zapamiętamy. No właśnie, to ja się chciałbym zapytać, dlaczego ty uważasz, że to było dobre, że ta walka została puszczona dalej? No bo moim zdaniem było widać, wiadomo, to nie był... Kaka zupełnie nie był zupełnie odłączony, tak? Nie odpłynął tam po tych ciosach, ale myślę, że po pierwsze ten knockdown był naprawdę solidny, a potem te ciosy, wszystkie kolejne młotki spadały zupełnie bez obrony na twarz. Dominika, to co powiedziałem, że to była dobra decyzja składu sędziowskiego, żeby tą walkę kontynuować, bo takie były zasady. Był błąd, sędzia podjął decyzję o zakończeniu walki, kiedy tej walki już nie powinno być, bo 7 sekund wcześniej skończyła się runda. Ktoś się mnie pytał, czy był lekarz w klatce między rundami w narożniku Kałuszewskiego i zapomniałem tego potwierdzić. Wiem, że lekarz był nawet bezpośredniej bliskości siedział tego narożnika, ale nie przypomnę sobie teraz, czy wszedł i obejrzał Kałuszewskiego. I to była decyzja lekarza lub decyzja narożnika berserkerów
żeby z tej walki zrezygnować. Uważam, że sędziowie zrobili dobrą robotę, podejmując tą decyzję. A o tym, czy zawodnik wychodzi na drugiej do drugiej rundy, to już nie jest kwestia składu sędziów. No, dobrze, ale słuchajcie, czy... No tak, no bo knockdown był jeszcze w dobrym czasie, ale gdyby narożnik i sam zawodnik stwierdzili, że nie chcą dalej walczyć, to czy nie należałby się w tej walce no contest? Dlaczego? No bo walka jakby... Walka zakończyła się tym, znaczy knockout był przez to, walka była przerwana przez ciosy po gongu, którego nie było, tak? No, widzę tutaj pewien... Widzę twój argument. No bo to nie jest, bo to nie jest jakby wina zawodnika, ja właśnie zawodnika, szukałem w Unified Rules takiej sytuacji, co należy wtedy zrobić, ale nic nie znalazłem. A ty TJ coś kojarzysz, żeby było jasno określone, co należy zrobić w takiej sytuacji? Nie bo wydaje słuchajcie, mi się, ja wiem, Marcin, co sugerujesz, ale nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było to zinterpretowane w inny sposób, niż to zrobili na arenie Berserkerów, no przynajmniej na tych większych galach, które się odbijały jakikolwiek echem w mediach anglojęzycznych. Nie kojarzę żadnej innej sytuacji. Bo tak naprawdę można to porównać, nie wiem, do ciosu poniżej pasa, tak? I to zawodnik ma czas na dojście do siebie, jeżeli stwierdzi, że nie jest w stanie dalej walczyć. Nie no do to... końca, bo cios poniżej pasa jest jednak niezamierzonym faulem, tak? A tutaj nie ma. No, ale to też jest niezamierzony faul, bo sędzia nie interweniował, no, że przerwa rundę. No ale nie mamy faul, no nie możemy mówić, że to jest faul, bo jednak zawodnik nie robi niczego złego, tak? On jest przekonany o tym, że walka trwa. To jest raczej błąd proceduralny, bym powiedział, niż niezamierzony faul. Powiem tak, gdyby to ode mnie zależało i Kaka by nie chciał dalej walczyć, to bym dał no contest. Ja myślę, że to by było krzywdzące dla uwaga ducha sportu. No tak, ale gdyby ogłosić od razu wygraną Skibińskiego, to by było krzywdzące dla Kołuszewskiego. Nie uważacie? No nie, bo knockdown był 3 sekundy ale przed knockdown, końcem rundy. Ale nie był knockdownem. Jakby był knockdown i zabrzmiałaby syrena, to było koniec walki i Kaka by się pozbierał. I by aha, Kaka... w tym sensie, no tak. Tak, i by się Kaka pozbierał w ciągu tej przerwy. I by wyszedł normalnie do drugiej rundy. A tak jeszcze to dostał trochę, parę strzał. To jest trochę gdybanie, czy by się pozbierał, czy nie możemy tak no, wiesz, mówić. Słuchaj, no skoro się pozbierał jeszcze po otrzymaniu paru strzałów, to chyba po pierwszym ciosie też by się tym bardziej pozbierał. Ja to rozumiem, tylko wydaje mi się, że w kontekście gdybania nad tym, co powinniśmy zrobić, nie powinno się oceniać możliwych skutków, tylko faktyczny efekt, tak? To, co się wydarzyło. I dlatego uważam, że takie stwierdzenie, że gdyby to był syrena by zabrzmiała i on by doszedł do siebie, że to nie powinno wpływać na jakąkolwiek decyzję, tylko i wyłącznie to, że był taki i taki błąd i co się dzieje w tej sytuacji, a nie możemy brać pod uwagę, że co by było gdyby. Ale słuchajcie, no już nieraz mieliśmy taką sytuację, chociażby w UFC, już teraz sobie przykładów nie przypomnę, że przed knockoutem, tak, przed TKO chroni zawodnika syrena. I mija czas, prawda, mija czas przerwy i zawodnik w pełni prawie że sił wraca do walki, tak? I światowy toczy wyżej. Równy pojedynek. No to chyba nigdy nie były równe pojedynki wtedy. Znaczy, tak samo tutaj no zresztą. Poczekaj, a ostatnia walka Pitbulla? Którego Pitbulla? Pitbulla ze Straussem. Tak? On prawie był znokautowany, zabrzmiała syrena, z tego co pamiętam, i wygrał swoją walkę. No, to jest wyjątek. Tak samo. Ale było? Ale było? Ale proszę, chciałem usłyszeć, czy było. Tak było. No, ale to dobrze, no. Okej. Okay, możemy przejść do kolejnego tematu. Nie, ja bym chciał jeszcze docenić tutaj Daniela Skibińskiego. Oczywiście. Nie, dlaczego? Zupełnie nie. Ale dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem naprawdę zasługuje na szacunek to, że Daniel, który był przekonany o tym, że skończyła się walka, tak? Nie wiem, czy każdy z nas chyba zna takie uczucie, kiedy jest, nie wiem, adrenalina i ta adrenalina nagle schodzi. On był przekonany o tym, że wygrał walkę, wskoczył na siatkę. Jak w momencie, kiedy puszcza adrenalina, też wiadomo, że też zmienia się zupełnie sposób, w jaki na przykład zawodnik oddycha, już jakby schodzi ten cały rytm takiej walki.
To jest zresztą znakomity suplex wykonany na trenerze Andrzeju. To powinno być w dziesiątce najlepszych akcji tego wieczoru. Ale ja bym chciał docenić to, że ten zawodnik wrócił, praktycznie był przekonany o wygranej, tak naprawdę już prawdopodobnie był myślami zupełnie gdzie indziej i wrócił do tego pojedynku i do końca przewalczył. Wiadomo, że KK był zraniony, ale do końca przewalczył, cały czas wygrywał, nie było widać utraty sił u niego i tak dalej, więc ja naprawdę tutaj pod względem szczególnie psychiki bardzo, bardzo uważam, że zależy to na należy spojrzeć na to i docenić, że to nie jest takie proste wrócić do walki, która się już skończyła z takim samym nastawieniem. Nie no, zdecydowanie. Skibiński do tej pory różnie było to właśnie w dalszych rundach pojedynku. Tutaj faktycznie można go pochwalić za to, że przewalczył to do końca w dobrej formie, w dobrym tempie. No i ciekawe, co dalej dla To znaczy, no tutaj też chciałbym Daniela pochwalić, ponieważ no nawet jak ktoś w pewnej płaszczyźnie jest dużo lepszy, to czasem zdarzają się błędy. Natomiast tutaj potem Skiba rozegrał to, można powiedzieć, po profesorsku, bo te potem różne próby obaleń nawet nie były w 5% blisko, bo Skiba widział te próby dużo wcześniej niż one rzeczywiście miały miejsce. Także no tutaj treningi, tak, no dużo, dużo lepiej wyglądał niż w poprzednich walkach, moim zdaniem. No wiadomo, że tutaj jakby przeciwnik też pasował, można powiedzieć, stylem. Natomiast widać było taką pewność siebie, której wcześniej u tego zawodnika nie widziałem. Nie wiem, czy ty możesz to potwierdzić, Dominik, jako osoba, która blisko tego wszystkiego jest. Ja chciałem zapytać, czy też słyszycie trzaskanie takie straszne? Tak. Tak, jak mówisz. Ale nie, przed chwilą, jak ty mówiłeś. Tak. Dobra. To jest moja wina prawdopodobnie? Czy ja? Nie wiem, ale kontynuuj, bo i tak już przeciągamy to. Dobra. Naprawdę ja już nie pamiętam, co mówił Marcin, ale aha, wiem, dobra, no zgadzam się, tak, zgadzam się. Że to też uważam, że to było... Nie, w ogóle w ten weekend naprawdę zawodnicy Ankosu zachowywali się nadzwyczaj porządnie, taktycznie, że tak powiem. Tak. Wszystkie... Jak Ankos zapasy zakończył swoje istnieje... Tak, powstał Ankos. W ogromnej kontrowersji o tyle Ankos MMA zaczyna świetnie. No właśnie, myślę, że ta zmiana też pokazała, że właśnie chłopaki przestali myśleć o tym, że są zapaśnikami i pokazali, że są zawodnikami MMA. To był klucz do sukcesu Ankosu. Okej, okay, i w pozostałych pojedynkach na arenie Berserkerów już tak szybko Marcin Mazurek pokonał Piotra Zagdańskiego. Pierwsze zwycięstwo tego no, zawodnika, który naprawdę był lepszy niż jego rekord i teraz 1-4. Miejmy nadzieję, że Wesołek da jeszcze nam sporo fajnych walk, bo naprawdę walczy efektownie. Tutaj też widziałem jakieś wątpliwości co do tego, co się działo w trzeciej rundzie. Moim zdaniem zupełnie niezasłużone. Ta trzecia runda była wyrównana do momentu, kiedy w ostatniej minucie Mazurek przeważył zajściem za plecy. Naprawdę w tym parterze wypracował, moim zdaniem, na tyle znaczącą przewagę, że przeważa to nad stójką, w której walka była wyrównana, choć toczyła się dłużej. Jeżeli chodzi o półfinał turnieju w wadze półciężkiej, Adam Kowalski pokonał Adama Wiśniewskiego. Najgorsza walka gali. Prosto do punktowania. Adam Kowalski pierwsze dwie rundy, Adam Wiśniewski ostatnia runda i Kowalski zmierzy się z Wojciechem Januszem w finale tego turnieju. Jeżeli Janusz do tej pory nie zostanie gdzieś podpisany na ekskluzywny kontrakt, bo to akurat jest naprawdę utalentowany i obiecujący zawodnik w tej naprawdę nieobfitujących takich zawodników w czy jest coś na rzeczy, o czym chciałbyś powiedzieć? No nie, ale miał ten jeden występ na Fenie. Wiem, że to był tylko jednorazowy kontrakt w wypadku gali w Kołobrzegu, ale myślę, że gdyby odbyła się gala w Szczecinie, a nie we Wrocławiu, to też na pewno by się tam pojawił. I no, zresztą uważam, że tak samo jak Fight Exclusive Night, tak KSW powinno się przyjrzeć temu zawodnikowi, no bo to jest waga, z którą w ogóle na całym świecie jest ogromny problem. Wojciech Janusz jest naprawdę akurat dobrym grapplerem, utalentowanym zawodnikiem i obiecującym w tej wadze, więc tylko tyle. W pozostałych pojedynkach amatorskim ma Jonathan Kujawa z Berserkerów pokonał Beniamina Kłaczyńskiego. W pojedynkach
K1 całkiem fajnym pojedynku. K1 Oskar Zigert pokonał Arkadiusza Wieczorka i w dwóch walkach Muay Thai Jakub Stańczyk pokonał Pawła Kowalskiego i Michał Młynarczyk pokonał Przemysława Rolirada. Tutaj też a propos tych użytkowników u nas, którzy komentowali, że był wałek. Podobno zasady punktowania Muay Thai są zupełnie inne niż tam się wydaje. Ale to tylko tyle wiem. Niestety na poczet punktowania Muay Thai nie było osobnych sędziów na tej gali, więc do skoku musieli to robić sędziowie, którzy punktowali MMA po krótkim kursie szkoleniowym, więc dlatego zwycięzcą przez nich został wybrany Michał Młynarczyk. Może Leszek przejdzie do Muay Thai teraz? No właśnie punktował. Może całkiem przejdzie. Przecież nie. Tak, Łukasz Poremski zbierał punktację w tej pierwszej walce, więc Leszek punktował. Szkoda, że nie ma Wojka, to byśmy się pokłócili o Leszka trochę, co? Znaczy, myślę, że dobrze było, gdyby MMA Decisions miało jego pełną kartotekę. No ma. Ma z KSW. No tak, ale... W tej chwili nie wiem, ale Leszka prywatnie lubię na tyle, że... Nie no, prywatnie to jest... Bez wglądów to nie chcę dyskutować na temat jego punktacji. No okej, okay, mogę je zobaczyć w czasie, jak Dominik opowie, co się działo w Tarnowie w Podgórnym. Było niesamowicie. Nie, no znaczy, chciałbym przede wszystkim na początku pochwalić, że naprawdę bardzo, tak jak ostatnie Fight Nighty Grzegorza Molewskiego, moim zdaniem były krokiem do tyłu jego tego, co robił. Tak tutaj naprawdę wszystko wyglądało bardzo, bardzo porządnie. Jeśli tylko jeszcze sędziowie przestaną siedzieć razem, to myślę, że to będzie już naprawdę bardzo fajna organizacja. Pełna hala w Tarnowie Podgórnym. Naprawdę ciekawa rozpiska, dużo, dużo fajnych walk i tych amatorskich, i tych nawet właśnie bokserskich, czy tych, które przeważnie nas mniej ciekawią, właśnie nasz K1. Naprawdę prawie wszystkie walki były bardzo ciekawe. Chcę, że przejdę od razu do tych dwóch, które nas interesują. W drugiej walce wieczoru Mariusz Mazur, moim zdaniem, posłał na deski Filipa Stanowskiego w taki sposób, że jest aktualnie murowanym kandydatem do nokautu roku w polskim MMA. Tak sobie nawet myślałem nad tym, czy są jacyś inni spektakularni nokautujący zawodnicy w tym roku, i do głowy mi przyszedł... O, jest ich bardzo dużo. No właśnie, nie robiłem. Jeżeli chodzi o nokaut roku... shortlista jest naprawdę opisana. Przypomnisz coś? Mi się tylko Pudzian przypomniał z Rolesem Gracie. Muszę ją znaleźć na komputerze. Bardzo podobny cios, naprawdę, tylko że Roles upadł na ręce i tak trochę nie wyglądał na znokautowanego, a Filip Sadowski bardzo wyglądał na znokautowanego. No ja na żywo nie widziałem jeszcze takiego nokauta. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to był Fiodor z Arlowskim, tym, że tutaj Filip się cofał i po prostu dostał idealnie wymierzony overhand na szczękę, po którym padł przed siebie na twarz i długo dochodził do siebie po gali. Także no, ogromny, ogromny plus dla Mariusza Mazura, tego zawodnika chyba wcześniej nawet nie widziałem nigdy. A miał bardzo fajnie rozpasowanego Filipa, super, super go utrzymywał na dystans low kickami. No Filip wiadomo, że jest przede wszystkim grapplerem, ale też nie od... To nie od miesiąca trenuje stójkę, tak? To jest zawodnik, który od dłuższego czasu pojawia się na treningach stójkowych. Trenuje w KMNS-ie między innymi. Jego trenerem jest Rafał Uszol-Dąbrowski, który notabene naprawdę jedna z najbardziej profesjonalnych zachowań, chociaż tutaj widziałem, że są jakieś były jakieś doczepianie się, że chyba podnosił nogi Filipa po walce, chociaż ja tego nie widziałem, nie pamiętam tego, ale i przed walką, i po walce, no to taki narożnik i taki motywator w szatni, to jest naprawdę jeden z fajniejszych, jakich widziałem w swojej karierze, szczególnie w tych mniejszych galach, także polecam wszystkim. W walce wieczoru... A, mogę tylko powiedzieć, że Filip zapowiedział, że wraca, także to nie był ostatni jego występ, będzie jeszcze walczył w MMA, ale na pewno zrobi sobie długą przerwę. Słychać mnie? Tak. Dobra, już się tak cicho zrobiło. A w walce wieczoru Michał Pietrzak zupełnie zdominował Masvidasa Piezę. Wygrał w bardzo zdecydowany sposób w każdej rundzie i myślę, że też na bardzo duży... Wiadomo, że moglibyśmy się tu czepiać, że zawodnikiem tej klasy powinien wygrać szybciej przed czasem, bo no, wszyscy wiemy, że Pietrzuś jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale myślę, że należy docenić to, że właśnie tak jak w poprzednich walkach często
często największym problemem Michała Pietrzaka był Michał Pietrzak. I to, żeby wejść dobrze w walkę, żeby słuchać narożnika, żeby się nie spinać, tak w tej walce trochę było widać tego, że cały czas nie czuje się idealnie, ale naprawdę słuchał bardzo dobrze narożnika, nie robił głupstw. Wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo dobrze i jeśli taka forma przede wszystkim psychiczna będzie utrzymywana, no to Pietrz już jest zawodnikiem, który naprawdę moim zdaniem potrafi, może zrobić bardzo wiele. Dobrze, przepraszam was na chwilę, czy wy słyszycie, ty słyszysz TJ, jak jest takie jakieś dziwne dźwięki, jak Dominik się wypowiada? Tak, ale powiem ci, takie że chropowate? Słyszałem je w zeszłym tygodniu, ale na nagraniu tego nie ma. Ich na nagraniu nie ma, okay. Więc no to spoko. No, może będą tym razem, spoko. To w takim wypadku wszystkich przepraszam za to, ale dlatego ignoruję i nic z nimi nie robię, bo po prostu na nagraniu się nie zbierały. Marcin. Specjalnie dla ciebie i specjalnie dla tych ludzi, którzy tutaj będą zarzucali nam kolesiostwo. Punktacje Leszka Pawlęgi na MMA Decisions z KSW jest ich 28. Jedną, z którą się nie zgadzam, to jest Mariusz Pudzianowski, Oli Thompson 20-18, bo tam mi się wydawało, że było 19-19. Ja się też i tak jak patrzę, to znaczy no wiadomo, nie wchodzę już w pojedyncze rundy, zresztą tych walk tak dobrze nie pamiętam, no to jest aż 28 walk, ale tak jak patrzę na pozostałe zbiorczo, no to sorry, gdzie są te wszystkie błędy, które on popełnia? No właśnie, ja czekaj, czytając ja sobie też luknę. Czytając komentarze, ja tak właśnie wiedziałem, że są te karty punktowe na MMA Decisions, tylko jakoś nie miałem czasu do tego zerknąć, tylko ja pamiętam, że tam były często, przepraszam, problemy z jakimiś tam pojedynczymi rundami, tylko teraz też jakoś wywlekanie tego, nie wiem, czy damy radę to w ogóle zrobić. Ja jestem w stanie, ponieważ dysponuję spisem wszystkich sędziowanych rund, które się pojawiły w mediach, wszystkich sędziów polskich, więc jeśli będziecie rozmawiać na jakiś temat, mogę to szybko prześleć. Nie, szukałem tego wątku w fanklubach Leszka, ale chyba został usunięty, bo tam się spodziewał, że było to bardzo skrupulatnie wyliczane. Ale a nie było jakiegoś problemu w walce Kowalkiewicz-Faria? No nie, dla mnie problemem była punktacja Bena Kartlidża. A, tak. Tak, to Kartlidż wtedy dał ciała. Ty, a Pawlęga w ogóle sędziował? Nie, przecież Pawlęga nie sędziował walki. Kowal, a nie, czekaj. Tak? Sędziował. On, Lethaby i Kartlidż. Tak, rzeczywiście. No więc okej. Jeżeli ktoś uważa, że tutaj o czymś zapominamy, no to wpiszcie w komentarzach. Tak, nie, słuchajcie, ja bym właśnie, mam taki apel. Wypiszcie wszystkie złe rundy Pawlęgi. Wszystkie takie, które ja były kontrowersyjne. Ja mogę wypisać wszystkie, a wy wskażcie, które są te kontrowersyjne. Pamiętam, że z Ireną Price to bardzo fajnie zadziałało, że wypisałem absolutnie wszystkie i nic. Rażące, potem, rażące. Potem, tak. Rażące błędy. No, to nie. Tak, tej nie, no, dyskusji Irenie, pod Ireną. Ja wchodzicie o ciebie gorzej. No ale chyba mam opóźnienie bardzo duże i jak ja mówię, to nie słyszę tego, że mówi Marcin, przepraszam. Okej. Okay. W każdym razie przy Irenie tutaj mamy ten, mamy sprawę walki Narkuna i to jest jakby, dziękuję, dobranoc. Znaczy tak, ale to właśnie chodzi dobra, o... Dobra, ale już nie wchodźmy na tematy innych sędziów, bo dobrze. Naprawdę rozwlekamy tą audycję strasznie. A Salda ma to? Tak. Na kończąc temat sędziów, świetny artykuł Chucka Mindenhola o Dougu Crosbym, który jest w swoim normalnym życiu kaskaderem i który pokazuje, że upadł na głowę. Jak skrajnie niekompetentni są sędziowie. Że, znaczy, Mindenhall nie stawia aż tak tej tezy, ale to, że Crosby rozważa, no tak, ale ja tutaj nie do końca interpretuję zasady, tylko patrzę na ogólny obraz walki. Dlatego wychodzi mi, że Frankie Edgar pokonał BJ Penna w pierwszej walce 50-45. To jest absurd. No to prawda. To wrzucę w pierwszym komentarzu jako lekturę uzupełniającą do dzisiejszego odcinka. Koniec tematu sędziów. A ja chciałem, ale ja coś znalazłem fajnego. Oleszku. Dobra, nie będę mu docinał. Dobra, ale powiedz. Ale weź. No ja uważam, że
walce Borysa Mańkowskiego z Rafałem Moksem zrobił dużą, dużą kuchę, dając drugą i trzecią rundę Moksowi, a pierwszą na remis. To moim zdaniem był błąd, ale no to też musiałem się, musiałem się naszukać. 28 tak, walk punktowanych, dokładnie. Dwie są z jakimiś tam zarzutami. Ale właśnie chciałem pokazać to, że musiałem się naszukać, żeby to znaleźć, tak? To nie jest tak, że myślę Pawlęga, mówię, o, coś nie tak. Dobra, a więc wybielanie, ocieplanie wizerunku Leszka Pawlęgi. Pozdrowienia, Leszek. Mamy za sobą. Czekamy na niebieskie pasy. Nie myśl, ja mam już. Hej, chłopaku, chyba w twoim przypadku, ja na purpurowy. No. Kto ci dał niebieski? Nie chcę wiedzieć, ale dobra. Spartan Fight Night też się odbiło w ten weekend. Pierwsza edycja w Chorzowie. Z tego, co widać było na przebitkach, publika całkiem dopisała. Też było zainteresowanie ze strony telewizji, więc może z tego być jakiś większy cykl. W walce wieczoru Maciej Browalski pokonał Rokasa Stambrauskasa z Litwy. No, myślę, że wszyscy się spodziewali łatwiejszego zwycięstwa ze strony Browalskiego. Tutaj trwało to aż dwie rundy. Gdzieś niżej na karcie w ciekawej walce Rami Hamdan pokonał Sergiusza Uzarka przez jednogłośną decyzję. Walki są na YouTube, jeżeli... No i jeszcze gala 3F w Ełku. Tutaj dwóch głównych zawodników MMA Team Ełk, Mateusz Zawadzki i Piotr Murs. Zwycięstwa Barni pokonał przez poddanie Wiaczesława Tena z Ukrainy, a Piotr Murs przez decyzję Mołdawianina Andrzeja Ciubotaru. Była też gala w żeganiu, tam chyba mieszana, jeżeli chodzi o sporty walki. Mignęły mi w sensie się trzy walki MMA na tej gali. Kartę. Tak, niestety zamknąłem kartę. Nieważne. M1 też miało całkiem dobrą rozpiskę w Soczi. W walce wieczoru Ivan Buchinger niespodziewanie, przynajmniej dla mnie, pokonał Mansura Barnaviego przez decyzję w 25-minutowej walce. Niezbyt ciekawej, ale to już jest kolejne zwycięstwo Słowaka, a dokładniej mówiąc dziewiąte, więc o ile nie ma jakichś głupich klauzul w kontrakcie z M1 i wie, co podpisuje, to podejrzewam, że kiedy ten kontrakt wypełni, wybierze się do UFC. Bo M1 tutaj akurat za dużych problemów w tym wypadku nie robi. Oprócz tego kilka ciekawych nazwisk na undercardzie. Wiaszczesław Wasilewski pokonał w drugiej rundzie Christiana Peraka i Adam Jandiew, dosyć obiecujący półciężki, przynajmniej tak jak mogą być obiecujący półciężcy na świecie, pokonał Dmitrija Wojtowa przez poddanie dla białych pasów, czyli dźwignię na karkę. Pozdrowienia dla Łukasza Bosackiego, który akurat sędziował w tą galę. Pozdro, Bosy. W One Championship mieliśmy też ciekawe wydarzenia, tak jak zapowiadałem, jakiś biedny Azjata dostanie sokera w twarz i się nie będzie mógł pozbierać. Akurat nie był to Azjata, ale Igor Swirit z Kazachstanu stracił tytuł mistrza wagi średniej One na rzecz Witalia Bigdasza z Rosji. Świetna walka, którą przytomnie ludzie z One wrzucili od razu na YouTube do obejrzenia i też ją wkleję w pierwszym komentarzu. Dwie rundy absolutnej mózgi w stójce, więc polecam wszystkim fanom MMA, bo warto poświęcić na to trochę swojego czasu. Dobra. I na tym też przejdziemy. Zapomnieliśmy, że prawie Daniel Skibiński zrobił Bieńkowskiego. Że tam bardzo niewiele brakowało. Kojarzycie, czy nie? A, to tak. Jak w drugiej rundzie tak, śwignął nad głową. Tak, wszyscy nad telefonem, na którym oglądaliśmy tę gazę, zrobiliśmy wow i dalej padały niecenzuralne słowa. A propos tego, że było naprawdę blisko. No na szczęście tam udało. Mielibyśmy jeszcze jedną kontrowersję dotyczącą tej walki. Szczerze, akurat starczy. Mamy zapowiedzi na przyszły weekend. Jest jedna interesująca gala w Międzychodzie. W walce wieczoru Kuba Kowalewicz, też wypożyczony z KSW, zmierzy się z Bartłomiejem Kurczewskim, z Gracie Barra. Ciekawa walka. Kuba musi się odbić po nieudanej wycieczce do Kaliningradu.
czyli już tą jedną porażkę poza KSW ma, jak pokazał Rafał Bochuta, i jeżeli to się piętrzy, to mogą być problemy ze statusem zatrudnienia, ale jak zwykle Kuba Kowalewicz bardzo aktywny fighter, jeżeli chodzi o kolejne walki, więc tutaj po raz kolejny będzie można go zobaczyć w Wielkopolsce. I Katarzyna Lubońska, też zawodniczka KSW, zmierzy się z Węgierką Irene Racz. Ciekawe przetarcie dla Kasi przed walką z Kamilą Porczyk. Marcin, wiem, że jesteś ogromnym fanem tego drugiego zestawienia, ale powiedz, co sądzisz o tych dwóch walkach tak szybko. No tutaj, jeśli chodzi o Kubę Kowalewicza, to myślę, że jest zawodnikiem lepszym od Bartka Kurczewskiego. Tutaj jakby, co mi się podoba u Bartka, to to, że on nie kalkuluje i nie jest tak, że bierze jakieś walki na przetarcie, cały czas mierzy się, można powiedzieć, z tą szeroko pojętą czołówką i to jest na pewno na plus, natomiast tutaj jakby dla samej kariery, no to w przypadku walki z Kubą Kowalewiczem, no to ja Bartka nie widzę. I może na tym zakończę, natomiast jeżeli chodzi o Kasię Lubońską, no to jest dokładnie to, co powiedziałeś, to powinno być takie przetarcie, tak? I jeżeli będzie to inaczej wyglądało, no to myślę, że będzie dosyć spore zaskoczenie. Może być przetarcie i zatarcie również. Dokładnie. Dominik, twoje typy? Ja się zgadzam w zupełności. Naprawdę tak jeden do jeden praktycznie. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, że Kuba Kurczewski, jak Bartek Kurczewski nie kalkuluje, ale z drugiej strony no bierze sobie zdecydowanie za ciężkich rywali, za trudnych rywali moim zdaniem. A z drugiej strony też spójrzmy właśnie na Kubę, który walczy teraz z Kurczewskim. Niedawno była ta walka w Rosji, za chwilę ma kolejną walkę w Krakowie, więc to też jest zawodnik, który też nie kalkuluje, tylko on moim zdaniem wychodzi jednak nieco lepiej z tych tarć i tak będzie i tym razem moim zdaniem powinien to być pewna wygrana dla Kuby i dla Kasi. No, jeżeli chodzi o scenę światową, mamy kolejną galę World Series of Fighting, tu już numer 24, o dziwo. Nikt chyba nie stawiał, że aż do takiej liczby dojdzie organizacja Reja Safoya i Aliego Abdelaziza, ale jesteśmy przy takiej liczbie, zaraz KSW przegonią. Jeżeli chodzi o main card, na danie wieczoru podano rewelacyjnie zapowiadając się starcie w wadze półciężkiej Johna Fitcha z Yushinem Okami. Wadze jakiej? Wadze półśredniej. No. Tak. Mówiłeś półciężki. Wiem. Bo jak mnie poprawiłeś, to zorientowałem się, co powiedziałem źle. Ale naprawdę tak o tym starciu sądzisz? Tak. No, Yushin Okami od pojedynku z Jacare jest naprawdę skorupą samego siebie i cieniem. W zasadzie po polsku się mówi cieniem samego siebie. No i dla mnie nie jest jakaś recepta na atrakcyjność. Wiem, że John Fitch trochę zmienił swój styl, jeżeli chodzi o walki, i też myślę, że mimo wszystko ciężko będzie mu tak regularnie sprowadzać Okamiego. No nie zapowiada się na to, co na pasjonujące. Czy ja odpowiem na twoje pytanie kurde, jak to można, Marcin, że TJ tak nie uważa, że to była ironia, tak? Bo ty powiedziałeś, że jest pasjonujący pojedynek. Czy ja źle usłyszałem? No tak, no. Czyli ironizowałeś. Tak, ironizowałem. Dobra, bo już zgłupiałem, no okej. Okay. Oprócz tego też Matt Hamill, który otarł się o KSW, ale na szczęście nie dotarł do niego, bo nie powinien walczyć, zmierzy się z Winnym Magalhaesem. I pewnie szybko przegra. I w ciekawszych pojedynkach na tej gali w wadze ciężkiej Błago Iwanow zawalczy z Derekiem Emmanem o tytuł World Series of Fighting. No, myślę, no wraca, że... Wraca jednoręki Nick, ale też na pewno warto zwrócić uwagę na Magomeda Bibułatowa, który walczy o tytuł wagi muszej z Donovanem Freowem. No i były zawodnik UFC Colton Smith. Niesamowity żołnierz, Marines.
Ale ten koleś naprawdę na Bułatowa warto zwrócić uwagę, bo jest mega utalentowanym zawodnikiem i najprawdopodobniej będzie po prostu będzie antytezą Demetriusa Johnsona z tego powodu, że będzie obijał totalnych kelnerów, bo nikogo innego World Series of Fight nie będzie mu w stanie ściągnąć. Tak więc to by było na tyle. My się żegnamy. To był 300. odcinek naszego podcastu. Tak się trafiło, że nie ma jakichś szczególnie milowych wydarzeń, czy to w Polsce, czy na świecie, ale no. Powiedzmy tak może jakieś kontrowersji na koniec. Przecież obaliliśmy tezę, że Leszek Pawlęga jest złym sędzią. To jest samo w sobie wystarczające. Właśnie tak, to mamy to. Tak. Dobra. Ja jeszcze powiem na koniec dupa. I żeby dokończyć tutaj trybutu dla Leszka, wiem, że jest ogromnym fanem Fallouta, więc na koniec posłuchamy sobie Louisa Armstronga. Bo żaden inny kawałek mi nie przychodzi do głowy. A my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Hej.